Szanowna Pani Marszałek, Szanowni Państwo, mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o świadczeniu wyrównawczym dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki wraz z autopoprawką, druki wymienione 1614, 1614-A. Szanowni Państwo, Pani Marszałek Sejmu, zgodnie z artykułem 37 ust. 1 i artykułem 40 ust. 1 regulaminu Sejmu, skierowała w dniu 29 września 2021 roku powyższy projekt wraz z autopoprawką do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny do pierwszego czytania. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu tej ustawy wraz z autopoprawką na posiedzeniach w dniu 30 września i 27 października wnosi, aby Wysoki Sejm raczył uchwalić załączony projekt ustawy. Dodam od siebie, że zgodnie z tytułem ta ustawa ma wyregulować, uzupełnić, nadrobić pewne opóźnienie, pewną niesprawiedliwość tak naprawdę. I celem tej regulacji jest przyznanie osobom, które uzyskały prawa do wcześniejszej emerytury, a opiekują się dziećmi, które tejże opieki stałej wymagają, dodatkowego świadczenia wyrównującego wysokość tych emerytur do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. I ta ustawa reguluje wszystko to, co jest potrzebne, aby te świadczenie uzyskiwać. Ja myślę, że to jest bardzo dobry krok. Wiele rodzin na to czekało, bo tak naprawdę rzeczywiście było wysoką niesprawiedliwością. Ta sytuacja, kiedy rodziny poświęcały się, matki zwykle poświęcały się, ale też i ojcowie poświęcały się, żeby opiekować się dziećmi, uzyskiwały z tego tą zmniejszoną emeryturę i tak naprawdę w tej chwili mamy szansę, żeby to opóźnienie, tą niesprawiedliwość nadrobić, więc wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy przy tej ustawie pracowali. Tutaj też trzeba rzeczywiście powiedzieć, tak jak i przy poprzednim projekcie, że dyskusja w komisji była rzeczywiście merytoryczna, zgodna. Więcej takich okazji. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle.